Witam serdecznie na kolejnym, czwartym już wykładzie z dynamiki gazów. Dziś kontynuujemy temat przepływów izentropowych, a dokładniej opowiemy sobie o wypływie gazu ze zbiornika. Mamy narysowany schematycznie zbiornik. W zbiorniku panują parametry T0, P0, ρ0. Jak pamiętamy sprzed dwóch wykładów, te parametry to są parametry całkowite, znajdują się w miejscu, w którym gaz się nie porusza, więc to są parametry oznaczone symbolem 0, parametry dla zerowej prędkości, parametry całkowite. Zbiornik jest umieszczony w otoczeniu, w którym panuje ciśnienie PZ, tak zwane przeciwciśnienie, ciśnienie na zewnątrz zbiornika, i na skutek różnicy pomiędzy ciśnieniem w zbiorniku a ciśnieniu na zewnątrz, czyli przeciwciśnieniu, gaz wypływa przez zbieżny kanał do otoczenia. W tytule slajdu nawet jest napisane, że wypływ ze zbiornika przez dyszę. Dlaczego przez dyszę? Ponieważ zaczynając od przepływu z prędkością równą 0, gaz zaczyna się rozpędzać od prędkości równej 0, czyli płynie poddźwiękowo, a przepływ poddźwiękowy przez kanał zbieżny to jest właśnie przepływ przez dyszę. Czyli mamy dyszę poddźwiękową, zwaną inaczej konfuzorem. Prędkość gazu, jak już mówiłem, zwiększa się wraz ze zwężaniem kanału, aż osiąga wartość największą na wylocie. Na wykresie ciśnienia wygląda troszkę inaczej, ponieważ wiemy, że jeśli gaz zwiększa swoją prędkość, to zmniejsza swoje ciśnienie, co widzimy na tym wykresie. Gaz zmniejsza swoje ciśnienie od wartości ciśnienia całkowitego panującego w zbiorniku, aż do ciśnienia wylotowego. Korzystając z równania Bernoulliego, czyli zasady zachowania energii, zasady zachowania masy, czyli równania ciągłości oraz równania izentropy, możemy połączyć te wzory i wyprowadzić wzór na prędkość wylotową gazu. To dokładnie jest przeprowadzone w książce u pana profesora Rupa i u pana profesora Kazimierskiego. Na wykładzie nie będziemy już tego wyprowadzenia robili. Tutaj mamy już gotowy, wyprowadzony wzór na prędkość gazu i ta prędkość gazu jest uzależniona od parametrów panujących w zbiorniku, czyli ciśnienia całkowitego, gęstości całkowitej oraz oczywiście od ciśnienia panującego na wylocie. Jeśli wstawimy tą prędkość do równania ciągłości, czyli do wzoru na strumień masy, możemy wyznaczyć wzór na strumień płynącego gazu. Jak widzimy, strumień jest zależny od parametrów panujących w zbiorniku. Tutaj się pojawiło T0, temperatura całkowita, gdyż było zastosowane równanie Clapeyrona. Mamy oczywiście zależność od przekroju wylotowego i od ciśnienia panującego na wylocie. Co na ten wzór mówi? Mówi nam coś ciekawego. Jeśli przeprowadzi się eksperyment myślowy i założy się, że zbiornik jest umieszczony w próżni, czyli ciśnienie na zewnątrz jest równe 0, to zastanówmy się, jaki wtedy strumień masy czynnika wypływałby ze zbiornika. Parametry w zbiorniku są podane i znane. Średnica kanału, przekrój poprzeczny kanału też jest podany.
Musimy się zastanowić, co byśmy w tym momencie wstawili jako ciśnienie wylotowe. W mechanice cieczy zawsze na wylocie zakładane było ciśnienie otoczenia, czyli przeciwciśnienie. Tak mówi codzienne doświadczenie, że na wylocie z kanałów, ze zbiorników właśnie panuje ciśnienie takie jak na zewnątrz. Płyn rozpręża się do takiego ciśnienia, do jakiego może, czyli rozpręża się do ciśnienia atmosferycznego. Jeśli tak, to gdy zbiornik umieścimy w próżni, powinniśmy tutaj wstawić ciśnienie wylotowe równe 0. Ale jeśli ciśnienie wylotowe wstawimy równe 0, tutaj z pierwiastka zostanie ten fragment, a tutaj musimy wstawić 0, ponieważ mamy iloczyn, jeden z czynników jest równy 0, więc cały strumień masy wychodzi nam równy 0. Coś się nie zgadza. Jeśli przyjmiemy, że na wylocie panuje próżnia, czyli przeciwciśnienie panuje na wylocie, ciśnienie wylotowe jest równe przeciwciśnieniu, jest równe 0, to otrzymujemy strumień masy równy 0. Jest to tak zwany paradoks Wenanta-Wanzela. I jak to w paradoksach bywa, gdzieś musi być błąd. Gdzie może być błąd? Okazuje się, że o ile dla cieczy założenie ciśnienia na wylocie zawsze równego ciśnieniu na zewnątrz, czyli przeciwciśnieniu, jest poprawne, o tyle dla gazów nie zawsze. Doświadczenie nam mówi, że jeśli byśmy zbiornik umieścili w otoczeniu, w którym mamy takie samo ciśnienie jak w zbiorniku, to gaz nie będzie wylatywał, ale jeśli zaczniemy obniżać przeciwciśnienie, to gaz zacznie wylatywać nam ze zbiornika, będziemy jeszcze bardziej obniżali przeciwciśnienie, gaz jeszcze szybciej będzie opuszczał zbiornik i tak obniżając ciśnienie zwiększamy strumień masy, ale tylko do pewnego momentu. W pewnym momencie doświadczenie pokazuje nam, że strumień masy się nie zwiększa. Możemy obniżać przeciwciśnienie na zewnątrz, a strumień masy już jest stały. Ten wynik z doświadczenia możemy zastosować w naszym wzorze, ponieważ w pewnym momencie, obniżając ciśnienie na wylocie, przestaje nam się zmieniać strumień masy, to znaczy, że w pewnym momencie pochodna strumienia masy po ciśnieniu wylotowym staje się równa 0. Jeśli z tego dużego równania na strumień masy policzymy pochodną po ciśnieniu wylotowym i przyrównamy ją do 0, otrzymamy następujący wynik na kolejnym slajdzie. Otrzymamy taki wynik, że stosunek ciśnienia wylotowego do przeciwciśnienia jest równy takiemu wyrażeniu. I to obowiązuje w momencie, w którym strumień masy przestaje się zmieniać pod wpływem obniżania ciśnienia na wylocie. Z pierwszego wykładu o przepływie izentropowym pamiętamy wzór na stosunek ciśnienia krytycznego do ciśnienia całkowitego i on wyrażał się w ten sposób. Jak porównamy sobie to wyrażenie z tym wyrażeniem, okazuje się, że ciśnienie na wylocie jest dokładnie równe jak gwiazdka, czyli ciśnienie na wylocie jest równe ciśnieniu krytycznemu. Stąd prosty wniosek. Strumień masy przestaje rosnąć przy obniżaniu ciśnienia na wylocie w momencie, kiedy ciśnienie na wylocie osiągnie wartość ciśnienia krytycznego. Takie zjawisko nazywamy zdławieniem i jeśli gaz osiągnie prędkość dźwięku na wylocie, czyli właśnie punkt krytyczny, dalsze zmniejszanie ciśnienia na zewnątrz nie powoduje zwiększania strumienia
masy. Skoro tak, to na wylocie gaz może się rozprężyć tylko do ciśnienia krytycznego. On się dalej nie rozpręży. Od ciśnienia całkowitego P0 w zbiorniku gaz rozpręża się, osiąga wartość ciśnienia krytycznego i dalej się nie rozpręża. Więc nie rozpręży się na pewno nigdy do wartości równej 0, czyli do próżni. Stąd w paradoksie, o którym przed chwilą wspomniałem, błędnym było założenie, że ciśnienie na wylocie jest równe atmosferycznemu. Jeśli tak troszkę głębiej zastanowić, jest to dosyć logiczne, ponieważ jeśli mamy dziurawy zbiornik w próżni, to na wylocie z tego zbiornika w otworze znajduje się gaz, ponieważ on wypływa. A skoro znajduje się gaz, to gaz znajduje się zawsze pod jakimś ciśnieniem, czyli tam, gdzie występuje gaz, nie występuje ciśnienie zerowe. Więc widzimy tutaj, że wszystko się zgadza i gaz osiąga wartość ciśnienia krytycznego na wylocie i dalej się będzie rozprężał oczywiście, no bo ta próżnia dalej będzie powodowała rozprężanie tego gazu, ale to rozprężanie będzie zachodziło już poza zbiornikiem, poza wylotem ze zbiornika. Maksymalny strumień masy, który może wypływać z naszego zbiornika, jest równy krytycznemu strumieniowi masy, czyli krytyczna gęstość, prędkość krytyczna gazu i krytyczny przekrój. Pokażmy sobie na wykresie, jak wyglądają zmiany strumienia masy przy zmianie przeciwciśnienia. Na pierwszym wykresie mamy na poziomej osi stosunek przeciwciśnienia do ciśnienia całkowitego. Na osi pionowej mamy stosunek strumienia masy do strumienia krytycznego. Jeśli zaczynamy od miejsca, w którym przeciwciśnienie jest równe ciśnieniu w zbiorniku, czyli nic nam nie wypływa, to znaczy zaczynamy od tego punktu, gdzie przeciwciśnienie jest równe P0 i strumień masy jest równy 0. Tutaj na czerwono oznaczam PZ, ponieważ w książce u pana Rupa w tym miejscu jest inne oznaczenie, jest błędne oznaczenie. Stosuję też oznaczenia strumieni masy, tak jak w całym wykładzie u pana Rupa strumień masy jest przez Q oznaczony. Zaczynamy od wartości przeciwciśnienia równego ciśnieniu w zbiorniku i zaczynamy obniżać przeciwciśnienie, czyli ten stosunek maleje od jedności w kierunku zera. Strumień masy zaczyna rosnąć, obniżamy ciśnienie, strumień masy rośnie, obniżamy, strumień masy rośnie i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie zmiany strumienia masy zaczynają się zmniejszać i dochodzimy do punktu, w którym strumień masy przestaje się zmieniać, czyli osiągamy wartości krytyczne, następuje zdławienie przepływu. Następuje to oczywiście dla ciśnienia, przeciwciśnienia równego ciśnieniu krytycznemu gazu i dalsze zmniejszanie przeciwciśnienia poniżej P gwiazdka nie powoduje już zmian strumienia masy. Strumień masy jest równy strumieniowi krytycznemu. Ten stosunek jest równy 1. Tak to wygląda. Ten fragment zakrzywiony naszego wykresu kiedyś był opisywany równaniem elipsy, czyli dla tego fragmentu od tego punktu do tego punktu obowiązywało takie równanko, można sobie to przekształcić i z punktu widzenia matematycznego jest to równanie elipsy. To równanie elipsy było bardzo przydatne przy wyznaczaniu wartości zależności strumienia masy i przeciwciśnienia. W dzisiejszych czasach nie ma problemu, żeby rozwiązać
numerycznie równania, żeby wyliczyć sobie wszystkie wartości z zależności nawet najbardziej skomplikowanych. Kiedyś było znacznie gorzej, nie było kalkulatorów, nie było komputerów i takie problemy rozwiązywało się często geometrycznie. Jeśli się dawało przedstawić problem analityczny, matematyczny w postaci geometrycznej, to ułatwiało znacznie znalezienie rozwiązania. Geometria była na dużo wyższym poziomie niż obecnie. I jeśli taki fragment krzywej mogliśmy zapisać równaniem elipsy, to metodami geometrycznymi w bardzo prosty sposób można było znaleźć wartości tych punktów. Nie trzeba było tego w jakiś sposób tabelaryzować czy wyznaczać innymi sposobami. Po prostu metodami geometrycznymi dla elipsy można było tą krzywą ładnie narysować. Na drugim wykresie po prawej stronie mamy opis tej samej sytuacji, ale z punktu widzenia zależności ciśnienia wylotowego od przeciwciśnienia. Znowu zaczynamy od przeciwciśnienia, od wartości przeciwciśnienia równemu ciśnieniu całkowitemu, czyli od tego stosunku równego 1, i zaczynamy przeciwciśnienie obniżać. Zaczynamy je obniżać. Ciśnienie na wylocie zmienia się dokładnie tak samo jak przeciwciśnienie. To jest krzywa nachylona, linia prosta nachylona pod kątem 45 stopni, więc przeciwciśnienie maleje. Ciśnienie na wylocie jest dokładnie takie samo jak przeciwciśnienie. Linia dąży do zera pod kątem 45 stopni, ale w pewnym momencie dochodzimy do punktu, gdzie następuje zdławienie i przeciwciśnienie dalej się obniża, a ciśnienie na wylocie już się nie będzie zmieniało. Nastąpi to w miejscu, w którym ciśnienie na wylocie osiągnie ciśnienie krytyczne. Tutaj zapisuję zależność na stosunek ciśnienia krytycznego do ciśnienia całkowitego. To wynika z tych wzorów, które były pokazane na pierwszym wykładzie z przepływu izentropowego. Wyznaczymy sobie parametr beta, nazywamy go parametrem beta, tak się nazywa, on się oznacza literką beta, ale też mówi się na to parametr beta. I parametr beta oznacza stosunek ciśnienia krytycznego do ciśnienia całkowitego gazu. Dla powietrza beta jest równa 0,528, czyli ciśnienie krytyczne jest równe 0,528 wartości ciśnienia całkowitego. Jeśli mamy w zbiorniku 10 barów, to ciśnienie krytyczne będzie wynosiło 5,28 bara. Zobaczmy sobie jeszcze troszkę inną sytuację. Tym razem przeciwciśnienie jest stałe. Taka sytuacja, kiedy zbiornik jest umieszczony w atmosferze i nie zmienia się ciśnienie na zewnątrz, ale będziemy w tym momencie pompowali zbiornik, czyli będziemy zwiększali ciśnienie w zbiorniku. Zaczynamy od ciśnienia w zbiorniku równego temu na wylocie i zaczynamy zwiększać ciśnienie w zbiorniku. Strumień masy od zerowego zaczyna rosnąć, 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 rosnąć. Ciśnienie w zbiorniku nam rośnie, aż do momentu osiągnięcia zdławienia poruszamy się po takiej krzywej. W momencie, kiedy ciśnienie na wylocie osiągnie wartość taką, że ciśnienie w zbiorniku osiągnie taką wartość, że na wylocie osiągniemy wartość krytyczną, strumień masy zaczyna się już liniowo zmieniać wraz ze wzrostem ciśnienia w zbiorniku. Powiedzmy sobie jeszcze, podsumujmy sobie w sumie te przypadki, co się dzieje, gdy gaz rozpręża się od ciśnienia całkowitego przez rozpędzanie w dyszy. Na zewnątrz panuje przeciwciśnienie.
Na wylocie panuje ciśnienie wylotowe. Wiemy, że jeśli gaz zaczyna płynąć, to zaczyna od prędkości zerowej, czyli ciśnienia całkowitego, i w miarę zwężania się naszej dyszy gaz przyspiesza i przyspiesza. Jeśli na zewnątrz mamy jakieś ciśnienie, ono jest niewiele niższe niż ciśnienie całkowite w zbiorniku, to gaz rozpędzi się do jakiejś prędkości. Ciśnienie gazu na wylocie osiągnie przeciw ciśnienie, mamy wypływ poddźwiękowy. To obowiązuje także dla cieczy. Obniżając ciśnienie na wylocie, spowodujemy, że na wylocie będzie osiągnięte mniejsze ciśnienie. Jeszcze bardziej obniżając ciśnienie, przeciwciśnienie, osiągniemy miejsce, w którym ciśnienie na wylocie osiągnie wartość krytyczną. I w tym momencie będziemy jeszcze mieli przepływ. Na wylocie będziemy już mieli przepływ z prędkością dźwięku, czyli liczbą machą równą 1. Jeśli na zewnątrz ciśnienie będzie jeszcze niższe niż ciśnienie krytyczne, to gaz w samej dyszy będzie zachowywał już ten przepływ jak dla liczby macha równej 1, a zmiany dopiero zajdą na zewnątrz zbiornika. Ponieważ gaz, rozprężając się do ciśnienia krytycznego, osiąga wartość prędkości dźwięku, na zewnątrz panuje niższe ciśnienie, więc gaz będzie się chciał rozprężać dalej, ponieważ na zewnątrz panuje niższe ciśnienie niż ciśnienie krytyczne, i na zewnątrz zajdzie rozprężanie gazu. Rozprężanie gazu będzie w tym momencie powodowało dalsze przyspieszenie, ponieważ gęstość gazu będzie się zmniejszała, więc prędkość gazu będzie rosła, a jak będzie rosła, to znaczy, że przechodzimy w przepływ naddźwiękowy, bo tu mieliśmy przepływ krytyczny. Gaz dalej rozpręża się, czyli przyspiesza, i gaz już dalej płynie naddźwiękowo i rozpręża się naddźwiękowo do ciśnienia otoczenia. Tak wygląda opis sytuacji, gdy gaz wypływa ze zbiornika, w którym panują parametry całkowite, przez dyszę zbieżną, czyli przez konfuzor, do otoczenia w różnych warunkach. W następnym wykładzie powiemy sobie, co zrobić, aby gaz w kanale rozpędzić do prędkości większej niż prędkość dźwięku.